Wielkie trendy w polityce Chin. Wspominali o tym panowie prezesi, wspominał też prezes Majmer. Ja bym chciał powiedzieć o trzech takich trendach. Pierwszy to wielkie projekty rozwoju interioru Chin i handlu międzykontynentalnego. Chiny szukają nowych motorów wzrostu. Tym motorem wzrostu ma być pobudzenie konsumpcji. W ramach pobudzenia konsumpcji postawienie na rozwój nie tylko wybrzeża, ale też tego, co jest w środku Chin. My się chcemy w ten trend wpisać. Planujemy otwarcie konsulatu generalnego w Chinach Zachodnich, który uzupełniłby naszą siatkę placówek dyplomatycznych w Chinach. Mamy nadzieję, że uda nam się to zrobić jak najszybciej. Drugi wielki trend to ten nowy jedwabny szlak, czyli sieć lądowych przede wszystkim, ale też morskich połączeń między Chinami a Europą. I tu już działamy, już jesteśmy częścią tego jedwabnego szlaku. To znaczy na jednym końcu jest Chengdu i Chongqing, na drugim końcu jest Łódź i inne miasta naszej części Europy, w Polsce, w Niemczech. Połączenie kolejowe między Chengdu a Łodzią już działa. Teraz naszym wspólnym dążeniem nie tylko strony polskiej, ale też strony chińskiej jest, by pociągi jeździły pełne w obie strony, a nie tylko pełne z Chin do Polski. Mam nadzieję, że dzięki temu, że to połączenie jest po prostu dobre, biznes z niego skorzysta i uda nam się te pociągi wypełnić. Trzecim trendem, tym wielkim trendem w rozwoju Chin jest masowa urbanizacja i wprowadzanie w życie idei zrównoważonego rozwoju miast. To jest szansa dla naszych przedsiębiorców, dla inwestowania naszych przedsiębiorców w Chinach. Przykładem może być Green Evo, nasz sztandarowy projekt dotyczący całego spektrum działań z zakresu ochrony środowiska. Ale nie tylko. Wszystko to, co związane z urbanizacją, wpisuje się w trend rozwojowy Chin. Także, żeby nie przedłużać, to są te duże trendy.